Witam serdecznie. Kolejny odcinek Satysfaktory. To, na czym stoimy, to zaczątek przemysłu elektronicznego. Dlaczego przestała krzemionka napływać? Przepraszam, kwarc. Jest go jakby znacząco mniej. No nic, będzie okazja zwiedzić fabrykę, a czy fabrykę, kopalnię w zasadzie i przetwórnię kwarcu. Wydawało mi się, że początkowo, ale to... Czyli krzemionki produkujemy znacznie więcej. A nie. No takie są jakieś dziwne momenty. A, dobra. Pojedziemy sobie ciągnikiem, chociaż potem trzeba wracać na wstecznym. I znowu światła świecą. Tak, tu przez moment będzie to trochę trwało. Ponieważ... no, troszkę, że tak powiem... Ou! A cóż tu w ogóle się dzieje? Za dziwne rzeczy. Te moje wytwórnie jakoś tak pracują, jakby chciały i nie mogły, to po pierwsze. A po drugie, dlaczego na tym moście jakieś wyboje są? No dobra. Teraz nieco architektury. Bezsensownej. To akurat jest zupełnie do niczego niepotrzebne. Tu mamy drabinę, ale nie podoba mi się idea. Wchodzenie po drabinie jeszcze jest ok, ale schodzenie, no to już nie takie proste. Dobra, idziemy zobaczyć, co się dzieje. No tak. To pracuje stanowczo za wolno. To również pracuje stanowczo za wolno. Przydałyby się ślimaki. Albo... Albo... rozdzielacz. Nawet nie inteligentny rozdzielacz, tylko zwykły. Czyli trójeczka. Przez moment było dobrze, ale przestało. Było. Okej. Ale... dobra, tu założymy rozdzielacz, który nie wiem czemu nie mogę go zbudować. No halo! Dobra, zróbmy najpierw rozdzielacz, a potem podłączymy do niego taśmociąg. Okej. Okej. I dorobimy sobie teraz dwa konstruktory. Przydałyby się konstruktory drugiej klasy, jakieś takie szybciej pracujące. Okej. I teraz... no jak się bawimy przez przemysł, to przemysł, prawda? To daje radę. Tutaj zasilanie. Nie w tą stronę. Aha, wymyśliłem sobie lampy. Tylko, że na razie jest noc. I... nie ma sensu ich budować, bo nawet nie zobaczycie... tak, jak działają. Dobra, tu wstawimy...
Łącznik. A, chyba szybciej jest wynajdowanie na tym. Łącznik. Okej. No, łącz się. Dobra. Teraz produkcja. Co byśmy chcieli? Kryształ kwarcu, proszę bardzo. A wy? Kryształ kwarcu, tak, dla odmiany. Chyba tutaj podobną operację zrobimy z krzemionką. Tylko że tu już mamy gotowy łącznik, do którego możemy dorzucić naszą krzemionkę. Powiększyć chaos. Nie, najpierw rozdzielacz. Rozdzielacz. Proszę bardzo, tu mamy miejsce. Teraz konstruktor. Tak, żeby gdzieś tu się nam zmieścił i dał radę podejść nasz taśmociąg. Trójeczka. Trójeczka idzie sobie tędy. Ok. Teraz wchodzi sobie tu. Stąd sobie wychodzi tu i wchodzi sobie tu. A ty produkujesz nam krzemionkę. Aha, ale nie masz zasilania. Proszę bardzo, zasilanie. Tak. No nie powiem, nie powiem. Myślę, że ślimaki i tak by się nam przydały. Chodźmy na wycieczkę, może znajdziemy jakieś grzyby. A coś upolujemy. Tu jakieś takie kwiatki rosną. Ale nie, nie chcemy kwiatków. Co? A, więcej krzemionki. Ale grzyby to chyba nie tu. Tak, muszę 50 włóknin znaleźć, żeby wynaleźć maski przeciwgazowe. To chyba również nie byłoby tu. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Ta. Nie wiem, gdzie on tam był, ten artefakt. No, tu są jakieś takie te papuszki. Nie będziemy strzelać do papużek, nie bójcie się. Hello. Ale nie są zbyt przyjazne. Te też nie są. Wow. Spokój. Headshoty. A, no nie wiedziałem. Gdzieś tam ktoś wspomniał, że... Aha, ole! Że można wyłączyć agresywność zwierząt. Nie sprawdzałem. A całkiem agresywność to chyba nie. No nie wiem. Coś, jakiś taki dziwny dźwięk.
Nie powiem, żeby mi się podobał. Bo tak po prawdzie to arachnofobię bym sobie chętnie włączył. Nie, żebym się bał pająków, ale niezbyt je lubię, powiedzmy. Jak Ron Weasley, raczej no, trzymałbym się od nich z daleka. Tam była jakaś taka jaskinia, która kusiła, żeby do niej zejść, ale... No jak na pustynne terytorium, to tu mamy całkiem niezły las. Liście, nie chcę liści, chcę grzyby. Łops, 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 gdzie jesteś? A, tu! A jeszcze mamy amunicję namierzającą. No i znowu headshot. Gdzie jesteś? A, to was tu chyba dwóch jest, tak? Mhm. Au! Oddaj pozostałości. Czyżbym zmierzał we właściwym kierunku? Ma. Ale jeżeli tak, to chyba nie wziąłem ze sobą piły, która by się przydała. A co to? A, to te takie dziwne. No nie wiem, no, trudno je nazwać ptakami, bo nie latają, ale... No. Czy to niepokojące stworzenie takie dźwięki wydaje, czy jakaś inna... Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Uii! Nie wiem, czy ja chcę je wszystkie zabijać. O. A dlaczego? Tu mam 91. No tak, trzeba dokładać. No jak już je zabiłem, to przynajmniej niech będzie jakaś korzyść z nich. Grzyby. A, aj, ty czegoś bronisz, duży kolego. To była... Bardzo widowiskowa śmierć. Oj, 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 oj. To nie było dobre. Co, za każdym razem muszę nacisnąć? Pozostałości gdzie masz? Oddawaj. Przydałyby się ślimaki jakieś też. Czego broniliście? A, tu jaskini. Oho. Tu może być coś ciekawego, co chciałbym mieć. A ja wiem, czy to jaskinia. Raczej nie, można tu było sobie po prostu dojść. Well?
No sam nie wiem. Ale grzybów nadal nie ma. Te można zabić. Słyszę cię. Czy to coś niebieskie na dole to są grzyby? O. A, pająki. Które to jest pozostałość? I to chyba jednak nie były grzyby. Upa, pa, 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 pa. Gdzie jesteście? To są jakieś małże, ale... Auć! Harvest, harvest. O, chyba tam są grzyby. You are so lucky that you found this most valuable artifact. Ale co? Aha, aha. To była taka jakaś spłatało nam figla, głębia. Pole widzenia i tak dalej, ale no w jaskiniach bywają grzyby, ale to nie jest jaskinia tak naprawdę. To jest niedobre miejsce. Tylko, że te niedobre miejsca mają to do siebie, że zwykle coś w nich jest. A. Uj, was tu jest więcej. O no! O. A kiedy zapisałem? Czytaj. Spojrzenie na zegarek. 19:38. A bardziej się opłaca wczytać grę. I nie wiem, czy tu wchodzić, bo można by ich zaatakować bombami, ale nie wiem, czy warto. Podejrzewam, że z tego, co pamiętam, one takie duże pająki zwykle bronią promieniotwórczych rzeczy, a tych na razie nie potrzebuję. Ale może się mylę. No dobra, chyba skończymy sobie wyprawę po grzyby. Lepsze efekty przyniesie wyprawa będąc zmotoryzowanym. No cześć kolego, no niestety tak się składa, że... stałeś mi na drodze.
Czas wynaleźć gejzery. Potrzebujemy do tego kilku rzeczy. No nadal słabo. Nadal słabo. Ale już troszkę lepiej. No i teraz na wstecznym. Tak będzie chyba jednak szybciej niż iść. Łop! No cóż, kiedyś, o ile ktoś oglądał moje wcześniejsze filmy, krzemionkę dostarczały mi... A jakbym tak chciał, to by się tak nie udało. Krzemionkę i kwarc dostarczały mi pociągi, ale wiecznie były z nimi problemy. Znaczy z tymi kopalniami, co chwilę trzeba było do nich jechać. Okej, dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Mamy tu mnóstwo. Weźmiemy sobie ze 400. I trochę kryształów. No i spróbujmy coś tam troszkę powynajdować. Po drodze spuścimy płyn. Bo przestał nam się produkować plastik. A co mamy tu? Tu mamy... Aha, nic, to jest miejsce, gdzie możemy włożyć plastik. O, no niewiele tu miejsca nam zostało, przez te pozostałości. Dobra. Żegnamy się z Doliną Krzemową. Nie róbmy tak, bo jak się popatrzymy do tyłu, to nam nasza operatorka zawróci. Cały czas zakładam, że jest kobietą. Ponieważ ma nieco kobiece kształty i tyle. A że ja we wszystkich grach wolę grać postaciami kobiecymi z powodów, które gdzieś już kiedyś tłumaczyłem. Kwarc. Cichobiegi. Ramy. A minąłem fabrykę ram. No dobra, a zobaczmy co to. No, płytki. A to 150 prętów. No to dobra, najpierw przerobię sobie moje zdobyczne białka. Żeby sobie zrobić miejsce. Tak, to już troszkę będziemy powoli kończyć w sumie. Okej. Odłóżmy. Odłóżmy, bo tu chyba mam miejsce na to. Z tym, że niekoniecznie. Sortuj białko, białko. Ej, białko, gdzie jesteś? No, lubią mi znikać. A nie wiem, jakim kodem one są tu ustawiane. Raczej nie alfabetycznie, a jeżeli alfabetycznie, to nie po polsku. Nie, nie krateryt, tylko kwarc, szybko biegi, ramy. Dobra.
No cóż, myślę, że tutaj początki Doliny Krzemowej już wam pokazałem. Myślę, że będziemy kończyć odcinek, a następne... No cóż... jak będzie okazja. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia.